teraz pokażemy, jak możemy rozpalić naszą świeczkę, jeżeli nie mamy pod ręką zapałek. Oczywiście ostrzegamy, że takie eksperymenty to w laboratorium, pod wszelkimi tutaj zasadami bezpieczeństwa i tak dalej. Także tutaj umieściliśmy nadmanganian potasu i teraz będziemy dodawać kroplami gliceryny i zaraz opowiem, co tutaj się dzieje. Widzimy już, wydziela się nam tutaj dym i... A? Mamy ogień? I proszę bardzo, nasza świeczka rozpalona. Co tutaj się wydarzyło? Jest to reakcja silnie egzotermiczna, wydziela się bardzo duża ilość ciepła, która doprowadza do samozapłonu naszych reagentów.